musimy zadać krótkie pytanie. Czy wie pani, czym jest marihuana? O. Ja z Ukrainy, ja nie bardzo rozumiem, ale marihuanę nie używają. Nie używają. Wie pan, czym jest marihuana? Nie. Nie wie pan, to ja panu powiem, że to jest narkotyk. I czy wie pan, że w chwili obecnej można zapisać na receptę marihuanę leczniczą i kupić w aptece? Czy można takie coś? Tak, można. 7 lipca 2017 weszła taka ustawa. Czy jeżeli lekarz zapisałby panu na receptę właśnie takiego typu marihuany, wykupiłby pan i zażyłby? Nie, bo po co? Czy wie pani, czym jest marihuana? No to jest narkotyk. Czy wie pani, że można w tej chwili marihuanę zapisać na receptę, lekarz może i może pani wykupić w aptece? Chyba nie. Nie wiem, nie orientuję się, ale raczej nie. Tak, 7 lipca 2017 roku weszła właśnie w życie taka ustawa. Jeżeli lekarz by zapisał taką leczniczą marihuanę pani, czy by pani wykupiła tą receptę i zażyła? Nie, raczej nie. Ja nie potrzebuję recepty żadnej na lekarstwo, jestem zdrowa. Nie, jest pani, no to tylko gratulować, ale jeżeli lekarz by jednak stwierdził, że to pani pomoże i to jest pani potrzebne, czy jednak pani by wykupiła tą receptę? Chyba nie. Nie zdecydowałabym się na to. Ale czy pani wie, czym jest marihuana? No wiem. Czy wie pani, że w tej chwili można na receptę wykupić marihuanę w aptece? A to nie wiem. Tak, weszła taka ustawa 7 lipca 2017 roku. Jeżeli lekarz zapisałby pani właśnie marihuanę na receptę, wykupiłaby ją pani i zażyła? Miałaby pomóc mi, to tak, bo słyszałam, że jest dobra na raka jakiegoś tam, w jakimś tam, jak zależy tam, nie, że pomaga po prostu, no to bym wykupiła. Wie pan, czym jest marihuana? Tak szybciutko, minutkę. Nie. Ale będę skakać, wrócę w tych szpilkach. Czym jest marihuana? Środkiem odurzającym. Dobrze, a czy wie pan, że można w tej chwili zakupić na receptę w aptece marihuanę? Tak, słyszałem leczniczą. A jeżeli lekarz by panu zapisał taką receptę, to by pan ją wykupił i zażył? Tak, tak, dlaczego nie? Czy wie pani, czym jest marihuana? No narkotyk to jest. Narkotykiem, prosimy tutaj młodzież bliżej. Czy wie pani, że w chwili obecnej można zapisać na receptę marihuanę i zakupić ją w aptece? Tak, są, jest taka możliwość. Czy jeżeli lekarz zapisałby pani właśnie taką receptę, czy pani by wykupiła i zażyła? Nie, mimo wszystko. A dlaczego? No bo to uzależnie. No, jednak jak papierosy, to uzależnie, prawda? No tak. No, ale nie. Czy wie pan, czym jest marihuana? Trawką taką fajną. A wie pan, że w tej chwili można zakupić na receptę w aptece? Ale nie sądzę, że taką do palenia, tylko taką leczniczą, tak? Tak. Jeżeli lekarz by panu zapisał receptę z marihuaną, by pan wykupił i zażył? No jeżeli to miałby mi pomóc, to dlaczego nie? Nie wiem. A dokładniej? A dokładniej? No to jest konopia indyjska. Wie pan, że w chwili obecnej można zakupić na receptę w aptece? No tego to nie wiem. Tak, weszła taka ustawa 7 lipca 2017 roku. Jeżeli lekarz by taką receptę panu zapisał, czy wykupiłby pan i zażył? Dlaczego nie? Spróbowałbym. Czy pomoże na moje dolegliwości, nie? Czy wie pan, czym jest marihuana? Narkotyk. Czy wie pan, że w chwili obecnej jest legalna i można ją zakupić w aptece na receptę? Tak, wiem. Jeżeli lekarz zapisałby panu taką receptę, czy pan by ją wykupił i zażył? W sumie to nie wiem, bo nawet nie wiem, na co to jest konkretnie. Na różnego typu i też bardzo ciężkie dolegliwości i chorym pomaga. Nie wiem po prostu. Jeżeli lekarz by uznał, że jest panu potrzebna, to by pan kupił? Chyba raczej tak. Bo no jak mi ma pomóc, to wiadomo.